Dzień dobry, Barbara Szeligowska. Witam w programie Gość Dnia Telewizji Wałbrzych. Dzisiaj dowiemy się, co na ten rok planuje Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu, bowiem naszym gościem jest Maciej Podstawny, dyrektor artystyczny tegoż teatru, którego witam serdecznie. Dzień dobry, Dzień dobry. panie dyrektorze. Troszkę już pan tutaj uchylił rąbka tajemnicy i wynika z naszej rozmowy i z wczorajszej konferencji prasowej, że plany Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu są bardzo obfite i interesujące. Tak. I zacznijmy może od premier, bo jest sporo nowych przedstawień. Jedno już mamy za sobą, takie jest to przedstawienie dla dzieci, ale oczywiście w większości będą to przedstawienia dla dorosłej widowni. Tak, chyba to jest pierwsze w historii teatru dramatycznego przedstawienie dla tak małych dzieci. Ale ono zdarzały się w wyniknęło... dawnych latach tak, też dla dzieci, ale dawno nie było, to prawda. Ono wyniknęło z naszych programów edukacyjnych, bo ono jest pokłosiem cyklu Siostranki, czyli czytań dla dzieci organizowanych z dwiema siostrami, z wydawnictwem Dwie Siostry. Takie połączenie literatury ze sceną. Połączenie literatury z lekcją, ze sceną, z i zabawą. Z najmłodszymi. Tak, no i czytania były tak... słodkie, że nie mogliśmy się powstrzymać, musieliśmy zrobić nie spektakl. Mogliście się Ale oprzeć rzeczywiście przed zrobieniem. To już za nami, a pierwsza taka duża, dorosła premiera w tym roku będzie końcem lutego i będzie to Sienkiewicz. Sienkiewicz Superstar, czyli jak czytać czyli ze zrozumieniem. Kolejny filar polskiej literatury po Gabrieli Zapolskiej. Tak, to jest ekipa będzie Gabrieli podobnie temat Zapolskiej. Potraktowany. Myślę, że będzie odmiennie temat potraktowany, ale na pewno inspiracją jest biografia Sienkiewicza i twórczość Sienkiewicza. Tutaj pojawia się jeszcze jedna rzecz, to co my z tym Sienkiewiczem robimy. To znaczy Sienkiewicz w oczywisty sposób jest jednym z patronów polskiej niepodległości. Mówimy Polska, słyszymy Sienkiewicz. On wpłynął na też poprzez ekranizacje filmowe na zbiorową wyobraźnię jest Polaków. Rzeczywiście a wszyscy znany. Uważamy, że Polakom należy się bardzo dokładnie teraz przyglądać. Samym sobie należy się dokładnie przyglądać, bo jesteśmy w jakimś punkcie zwrotnym niewątpliwie. Zgadza się. Będziemy no dyskutować z powiedzeniem ku pokrzepieniu serc. Serc. No właśnie, że to nie zastanówmy się, czy my no właśnie. Czy to jest tak, że Sienkiewicz był podejrzany i jego ideologia? Czy my go w jakiś absolutnie dziwny sposób czytamy? Czyli tak, czy jedno i drugie? Kij w mrowisko, bo to tutaj już kij w będzie mrowisko, też tak, pewnie. No jest to mocny temat. Ekipa sprawdzona, bo są to twórcy Zapolskiej Superstar, naszego hitu eksportowego i hitu nagradzanego. Rozjeżdżonego na lewo i prawo. Bardzo ten spektakl lubimy. On ciągle jest w repertuarze. Teraz Sienkiewicz. No, i Sienkiewicz. I co potem? Co potem? Bo a potem nie zatrzymujemy pociągu, bo to rzeczywiście ten rok 2018, pomimo tego, jak trudno w kulturze o pieniądze, wydaje się takim rozpędzonym pociągiem. Maus. Potem Maus. A Maus, co się za tym kryje? Komiks. Komiks na podstawie kultowego, kluczowego dla kultury popularnej komiksu Maus, Arta Spiegelmana, luźno inspirowany tym klasycznym tekstem, spektakl Mirosława Kaczmarka. Mirosława Kaczmarek... To ci dopiero nowina, scenograf. Tak. Współpracujący od dawna z Teatrem Dramatycznym w Wałbrzychu, z bardzo dobrym skutkiem. I współpracujący z największymi reżyserami i scenami w Polsce. Tym razem w roli debiutanta, w roli reżysera. W ogóle nie wiemy, co z tego wyniknie. To może być ciekawe doświadczenie. Czekamy na to z ogromnym zaciekawieniem. Komiks Maus, czy ta aura, czyli ta historia osadzona w czasach Holokaustu i w czasach późniejszych, o tym, w jaki sposób historyczne wydarzenia, zwłaszcza tak dramatyczne jak II wojna, wpływają na nas dzisiaj. Ta historia ma posłużyć Mirkowi Kaczmarkowi i Magdalenie Koryntczyk, która pisze tekst do tego przedstawienia, do znowuż
przyjrzenia się nam dzisiaj w 2018 roku. Przede wszystkim będziemy się zastanawiać, twórcy będą się zastanawiać, czy te analogie podnoszone przez, czy to przez polityków, czy to przez protestujących na ulicach, czy przez dziennikarzy, analogie między tym okresem tuż przedwojennym, a naszą obecną sytuacją polityczną, czy one są uzasadnione, jak dalece one są uzasadnione i co z tego wynika. To znaczy, czy kiedy jest ten moment, kiedy już obywatel taki jak ja, czy ty powinien wziąć sprawę w swoje ręce i zastanowić się, czy naprawdę już nie jestem... Czy możemy sobie tak spać spokojnie, tak, czy należałoby zacząć działać. Bo historia być może nie powtarza się w taki prosty sposób, ale na pewno historia jakieś wzorce replikuje. I właśnie o tym ma być spektakl Maus. Czy nam już dzwoni ten dzwonek alarmowy, czy jeszcze czyli możemy... Czyli nawet jeśli ktoś nie zna, czy jeszcze możemy na luzie bawić się w czytaniu pasków TVP Info i wygłupiać się na temat polityki. No tak, na razie to jest tak w sferze żartów postrzegane, ale być może tu te żarty się w którymś momencie skończą i zacznie się chcemy groza. Postawić pytanie, kiedy te żarty się kończą. No a następna nasza premiera też będzie dotyczyć właściwie bardzo podobnych tematów, szeroko rozumianych podobnych tematów, a mianowicie będzie się zastanawiać dalej, co z tą Polską, tylko już teraz od strony naszego gustu i estetyki, bo następną premierą po Sienkiewiczu, po Mausie będzie Duchologia Polska. Czyli znów wspominki różne z dawnych lat? Z nie tak dawnych. Duchologia Polska to będzie spektakl, który ma bardzo oryginalne źródło literackie. Będzie to adaptacja teatralna. Tak, inspiracje są w tej chwili strony internetowej. Z różnych źródeł. Tak, mamy komiks, mamy Sienkiewicza i mamy stronę internetową, czy bloga. Duchologia Olgi Drendy, czyli takie wirtualne muzeum transformacji lat 80., 90., początku lat 2000, które składa się z wizualnych materiałów. No to większość dorosłych po prostu sam to pamięta, może nawet jeszcze pan dyrektor ja też to pamiętam, niektóre rzeczy pamięta. Absolutnie i to jest jakieś, coś... Zdarzenia. Nawet jeśli część widzów nie pamięta lat 90. i 80., to na pewno rozpozna całą tą estetykę, bo to jest fundament, na której zbudowaliśmy estetykę trzeciej RP. To znaczy to, co dzisiaj oglądamy za oknem, to jak meblujemy nasze domy, jak się ubieramy, to wszystko ma korzenie w latach 90. Aż tak bardzo się nie zmieniło. Aż tak bardzo się niestety nie zmieniło, dodajmy. No więc będziemy pytać razem z dwoma młodymi twórcami, z Pawłem Soszyńskim i Jakubem Skrzywankiem. A też znani nam. Znani. Będziemy pytać, dlaczego mamy taki zły gust w Polsce do na przykład mebli, na przykład polityków, na przykład fryzur. A właśnie ale my będziemy o tych gustach dyskutować. Kolejny kijek w mrowisko. Tak, no to mamy już trzy te kijki, ale nie kończymy, ponieważ co prawda dobrnęliśmy już do wakacji, ale zaraz po wakacjach czeka nas bardzo intensywna jesień. Zaczynamy nowy sezon. Nie zdradzimy jeszcze, jakie jest hasło tego sezonu, chociaż mniej więcej go znamy. Hasło sezonu, który obecnie trwa, czyli wiosny i lata, to jest na zachodzie bez zmian, z pytajnikiem. Obiecujemy na pewno kolejny pytajnikowy sezon, ponieważ dalej będziemy zajmowali się tematami i będziemy zajmowali się problemami, a nie robieniem teatru mieszczańskiego. Będziemy rzeczywiście chcieli być platformą do rozmowy, bo uważamy, że jest miejsce do tej rozmowy absolutnie wyjątkowe. Potrzeba tej rozmowy jest absolutnie paląca. Bo rzeczywiście... I punkt wyjścia też w postaci spektaklu też może być taki spektakl, inspirujący. No tak, teatr jest absolutnie stworzony do tego, żeby rozmawiać o tym, co jest z nami nie tak, bo chyba wszyscy uważamy, niezależnie z której strony politycznej obserwujemy, że coś jest z nami nie coś tak. Coś nam tu nie gra. I teraz ta jesień to będzie taki zwrot, czy taki położymy nacisk na młodzież, ponieważ wrócą, mamy taką głęboką nadzieję, wrócą dni Teatru dla Młodzieży z ogniem w głowie. To już będzie trzecia edycja to tego wielkiego międzynarodowego programu polsko-niemieckiego. Tym razem będzie to nawet szerzej, będzie z zaproszonymi wydarzeniami niemieckimi.
Ale z pod pretekstem tych właśnie dni teatr przygotuje dwie swoje premiery. Dwie premiery, które również nie będą takimi zwyczajnymi teatralnymi produkcjami, ponieważ Trik Patryka, nasza pierwsza jesienna premiera, będzie przygotowana przez Justynę Sobczyk. To będzie premiera o tyle wyjątkowa, o ile wyjątkowa jest reżyserka, szefowa Teatru 21, pracującego z aktorami z zespołem Downa. To jest spektakl w ogóle o chorobie, o oczekiwaniu na dziecko, o strachu. Będzie połączony z większym programem społecznym. W Wałbrzychu jeszcze takiego programu społecznego nie było. Będziemy się zastanawiać właśnie, w jaki sposób w Polsce komunikowane są takie informacje, jak na przykład to, że dziecko, które ma się urodzić, jest na przykład obarczone jakąś chorobą, w jaki sposób reagują na to rodzice, w jaki sposób reagują dzieci, jak my wszyscy jako społeczeństwo reagujemy. To jest bardzo gorący temat, no właśnie, bardzo jeśli chodzi o majstrowanie przy ustawie aborcyjnej. Mieliśmy to kilka tygodni temu. To wszystko gdzieś się splata i chcemy, żeby nasz teatr pomagał ludziom to wszystko zrozumieć, tak jak my chcemy zrozumieć to za pomocą tego teatru, który robimy. No i dlatego Trik Patryka w reżyserii Justyny Sobczyk w pewnego rodzaju współpracy z Teatrem 21. No i jeszcze na jesień też w związku z Dniami Teatru dla Młodzieży powróci do nas Cezary Tomaszewski, twórca Piny. O. Twórca Piny, bardzo piękny spektakl. Nominowany też do Paszportu Polityki w tym roku, powróci z niemiecką klasyką, mianowicie z Goethem. Goethe dawno nie był słyszany z naszej sceny. Tak, rzeczywiście trochę zapomniany. I nie jestem pewien, czy my potrafimy nawet stwierdzić, kiedy po raz ostatni był słyszany w Wałbrzychu. Cierpienia młodego Wertera, klasyka. Czyli coś, absolutna klasyka. Licealna. Również znana ze szkół, no ale na pewno postaramy się zrobić to tak, żeby to nie pachniało lekturą. Panie dyrektorze, powiedzmy jeszcze na zakończenie stałe punkty programu Teatru Dramatycznego, czyli Dni Dramaturgii, Fanaberie. Czy w jakim kształcie w tym roku i czy w ogóle będą? No bo już te ostatnie fanaberie zeszłoroczne były z takim wielkim bólem przygotowane. Miało ich nie być, na szczęście się w udało. W ostatnim momencie i zostały uratowane jakie są przez prognozy, Urząd Marszałkowski. Tak, jakie są prognozy na ten rok? No my wierzymy. Enter pod wnioskiem programów operacyjnych Wniosek ministra został złożony. Został wciśnięty w poprzedni poniedziałek. Oczekujemy Poszło. Teraz na decyzję. Fanaberie no to jest festiwal już z 15-letnią tradycją. Byłby to teraz jest, 16. To jest taka wizytówka polskiego teatru w Wałbrzychu, wizytówka Wałbrzycha dla twórców polskiego teatru. Tym razem planujemy 16. edycję pod hasłem, w takim idiomie peryferia. Chcemy przyjrzeć się spektaklom, chcemy zaprosić spektakle, być może nie z największych miejsc, nie z największych miast, z obrzeży instytucji, z obrzeży Polski również. Bardzo dużo dzieje się w teatrach tak zwanych prowincjonalnych. Pomimo takiej ogłoszonej przez krytyków w zeszłym roku warszawocentryczności teatru, my będziemy szukać tego wszędzie, tylko nie Samo w to, największych te... centrach, ale w warszawskie spektakle również planujemy zaprosić, może nie z największych teatrów, tylko też z obrzeży instytucji. Nie ma ich co dyskryminować, ale samo to, że te teatry działają, świadczy i budować tą świadomość. No, ja mam wrażenie, że Fanaberie to jest festiwal bardzo ważny w Wałbrzychu, nie tylko dlatego, że po prostu jest i udaje się zrobić tam fajne rzeczy i ma swoją publiczność, która wypytuje, ale to jest festiwal, który rzeczywiście służy wyrównywaniu szans. To jest festiwal, który wspiera ogłaszaną przez kolejne rządy politykę zrównoważonego rozwoju. To jest coś takiego, że teatr dramatyczny w Wałbrzychu jest jedyny teatr dramatyczny w promieniu 80 kilometrów, jeśli w stronę Wrocławia patrzymy, i dużo, dużo więcej kilometrów, jeśli patrzymy w drugą stronę. I nie jest też tak, że wałbrzyscy widzowie mają możliwość wyjeżdżania z Wałbrzycha i oglądania spektakli z całej Polski. Tak. I to jest jedyne w zasadzie w ogromnym mieście, jedyny festiwal dramatyczny dla dorosłych co roku, który
na który widzowie czekają. Skąd te edycje w zeszłym roku i dwa lata temu, ta edycja kryzysowa czy edycja uratowana? Właśnie no, stąd, że kiedy stąd, właściwie my już położyliśmy, położyliśmy krzyżyk na tym projekcie z powodów finansowych i z powodu braku wsparcia ministerialnego, widzowie nam nie pozwolili tego zrobić. Widzowie zawalczyli i myślę, że po części i postawa mediów lokalnych i mediów wrocławskich pomogła w zeszłym roku ten festiwal uratować na jeszcze kolejny rok. No w tym razem mam nadzieję, że uda się go zorganizować tak, jak to powinno być zrobione. Jasne. Bez współpracy. No i że a dni dramaturgii, o które pytasz, to będą właśnie, mamy nadzieję, z ogniem w głowie. Z ogniem w głowie to będą, trzecia edycja Dni Poświęconych Teatrowi dla Młodzieży Polsko-Niemiecka. To jest wydarzenie, druga edycja tego wydarzenia dwa lata temu, to było wielkie spotkanie pedagogów teatru, dyrektorów teatru, pracowników, teoretyków, teatrologów i z Niemiec, i z Polski, tutaj w Wałbrzychu. Mm-hmm. Ja pomijam, że to jest wielka promocja dla miasta, ale to jest też, no to jest moim zdaniem nie do przecenienia. Ja się strasznie cieszę, że Iwona Nowacka z Dorotą Kowalkowską po raz kolejny nam ten pomysł tutaj podrzuciły i z wielkim zapałem walczymy o tą jesień. Jasne. Czyli rok 2018 zapowiada się, można powiedzieć, bardzo dobrze. Zapowiada się na bogato. My zawsze uważamy, że te plany będziemy obcinać, a potem mamy nadwykonanie. No mam nadzieję, że tak będzie i w tym roku. Tak, wygląda na to, że zostaną po prostu zrealizowane, za co trzymamy kciuki, a opowiadał nam o tym Maciej Podstawny, dyrektor artystyczny Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu. Pierwsza premiera już w lutym. Będziemy czekać z niecierpliwością i oczywiście razem z panem dyrektorem zachęcamy państwa do korzystania z tego, że mamy Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu, a panu bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, zapraszam.